Liczności. W okupowanej przez Rosjan zaporowskiej elektrowni jądrowej wybuchł pożar. Prezydent Ukrainy oskarżył Rosję o nuklearny szantaż, a Państwowa Agencja Atomistyki podała, że w Polsce nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. To może być rosyjska odpowiedź na kolejne ukraińskie kolumny wojskowe, które nie niepokojone przez nikogo wjeżdżają na terytorium Rosji z obwodu Sumskiego. Dziś widziałem samolot, który odpalił rakiety, a wczoraj przeleciał śmigłowiec. Rosjanie okupowali część obwodu Sumskiego na początku inwazji, zostawiając po sobie 120 zabitych cywilów w każdym wieku, z których część była torturowana. Dlatego Ukraińcy z pogranicza kibicują swoim oddziałom. Jestem za. Jeśli nasi by tam nie poszli, to oni by przyszli do nas. Zresztą, Ruscy sobie na to zasłużyli. Niech poczują to, co my. Rosjanie, przedstawiając dowodów, oskarżą Ukrainę o użycie broni chemicznej. Z obwodów Kurskiego i Białgorodzkiego ewakuowano już ponad 100 tysięcy ludzi. Zamknęliśmy bramę i rzuciliśmy się do ucieczki. Wybiegliśmy z ogrodu i nie wiedzieliśmy, gdzie iść. Co chwilę słychać było eksplozja. Ukraińcy twierdzą, że kontrolują już 1000 km² rosyjskiego terytorium. To 2 razy tyle, co powierzchnia Warszawy. Zapowiadają kolejne szturmy. Sława Ukrainie! Boryjmy się. Rosja jest bezradna. Wezwani na pomoc kadyrowcy tradycyjnie zrobili dużo szumu w internecie, ale na polu bitwy okazali się bezużyteczni. Gdzie? Grozny. Achmat? Ukraińcy wzięli do niewoli kilkudziesięciu czeczeńskich jeńców, którzy mieli nawet nie podjąć walki z oddziałami szturmującymi obwód Kurski. Rosja może być zmuszona rzucić żołnierzy i sprzęt do obrony 1000 km spokojnej dotąd granicy z Ukrainą. A to, zdaniem Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, może spowodować długoterminowe ograniczenia w planowaniu operacyjnym, z którym Rosja wcześniej się nie mierzyła. Raport Ukrainy. Ukraińcy liczą, że to poprawi ich sytuację na froncie. Putin, który przerwał milczenie w sprawie ataku, twierdzi, że jest odwrotnie. Tempo operacji nie tylko nie spadło, ale wzrosło. Wzrosło 1,5 razy. Wściekli rosyjscy blogerzy wojskowi domagają się od Kremla ciężkiego ostrzału Kijowa, w tym dzielnicy rządowej. Paweł Ruszewicz, Wydarzenia.